koncertowy One Woman Show w wykonaniu Magdaleny Kumorek miał miejsce na deskach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Artystka śpiewem i grą na fortepianie, niczym przewodniczka w niezwykłej podróży, poprowadziła publiczność przez kilkadziesiąt polskich utworów ostatniego stulecia, od międzywojnia do współczesnych hitów. Dzisiejszy gość, dzisiejsza artystka, po pierwsze w Bystrzycy Kłodzkiej będzie po raz pierwszy, co dla nas jest nie bez znaczenia. Długo staraliśmy się o to, żeby właśnie Magdalena Kumorek zawitała do Bystrzycy Kłodzkiej. Tym bardziej, że jest to artystka znakomita. Wydaje mi się, że jedna z wybitniejszych artystek dzisiaj młodego pokolenia, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, teatralną i filmową, bo oprócz tego, że jest znakomitą wokalistką, kompozytorką, to jeszcze oprócz tego jest aktorką filmową i teatralną. Więc kobieta sztuki, kobieta renesansu, która nie boi się sięgać po największe hity polskiej muzyki i nie tylko. Zresztą ten wieczór będzie wyjątkowy, a już w ogóle jej obecność i aranżacja muzyczna, którą przygotowała, no to będzie dzisiaj miód na serce. Będę miała dzisiaj przyjemność dla bystrzyckiej publiczności zagrać moje najnowsze dziecko muzyczne. Zatytułowałam je Love Story, czyli Story to Love. To jest historia utkana po części z mojej wyobraźni, po części z mojej historii, a tak naprawdę z 80 kilku piosenek, które zagram 75 minut. Ja się posłużyłam takim pomysłem, który kiedyś, że tak się wyrażę, liznęłam, będąc studentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Miałam tę przyjemność, że pracowałam wtedy z Andrzejem Strzeleckim, który wymyślił, że piosenki mogą ze sobą gadać. A ja jeszcze do tego dodałam, że skoro piosenki są pisane na różne tematy, może warto byłoby zobaczyć, o czym one są. No i padło takie hasło, że piosenki są o miłości albo o niczym. W związku z tym to jest 85 piosenek o miłości, które ze sobą rozmawiają i te emocje, które się dzisiaj pojawią, no to one są różne, bo tak się starałam nanizywać te koraliki piosenkowe, żeby ta sinusoida była kolorowa po prostu. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddala nas, co zabija nas i pyta złe i natrętne tak. Jak? Dlaczego? Jak? Zapomnijmy je.